dzisiejszym odcinku projektu Salezjan. Mozaiki, kaplica, Bydgoszcz, Stadion Zawiszy i szkoły salezjańskie. Co z tego wyjdzie? Zobaczycie sami. Ci, którzy na bieżąco śledzą nasze filmiki, wiedzą, że szkoły salezjańskie nie działają od tak sobie. Mają pewien plan, który realizuje się w 4 punktach. Szkoła, dom, podwórko, kościół. Czyli nauka, bezpieczeństwo i wychowanie, radość i zabawa i wiara. No to sprawdźmy. Dzisiejszy temat to wiara. Zaczynamy od sondy, ale dzisiaj trochę podchwytliwej. Zapytamy, co to znaczy, że szkoły są salezjańskie. Czy padną odpowiedzi mówiące o wierze i kościele? Zobaczymy. Co to znaczy, że szkoła jest salezjańska? No nie wiem, myślę, że to jest szkoła katolicka. Na pewno jest... Mimo to, że się pracuje z nauczycielami. No to jest ekstra. Znaczy, że uczęszczamy do niej jako wierzący i ci praktykujący. Panuje w niej szczęście. No to, że wierzy się w Boga i... Dlatego, że jest tutaj duch księdza Bosko, radosna. Mamy tu msze święte i jest bardziej przywiązane, jest więcej przywiązania do wiary. Co to znaczy, że szkoła jest salezjańska? Wiara w Boga, chociażby, dobra zabawa. Tutaj chodzą ludzie, którzy na pewno wierzą w Boga, jesteśmy salezjanami. Wiara, nadzieja, miłość, modlitwa, jest przyjaźń, jest ciepło. Że ksiądz jest dyrektorem. To znaczy, że dużo się modlimy i mamy... No, na przykład... chodzimy do kościoła, też tutaj do kaplicy. No chyba, że jest katolicka, nie? Żyjemy w duchu księdza Bosko, żyjemy w duchu salezjańskim oraz, że postępujemy tak, jak ksiądz Bosko nam przykazał. A rano mam modlitwy, co sprzyja uczniom. Nie każdy ma okazję się pomodlić rano, a to jest, no to jest dość ważne. To jest dość ważne, żeby żyć jakoś z Bogiem, tak? Rano, modlitwa, słówko, leżenie krzyżem. Okej, ale szukamy dalej i pytamy, czy szkoła salezjańska może tak wpłynąć na człowieka, że całe swoje życie odda na służbę Kościoła? Żeby to sprawdzić, musimy udać się poza granicę Bydgoszczy. Jedziemy do lądu, gdzie się znajduje Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego. Tam spotkamy się z klerykiem Dominikiem i mamy nadzieję, że opowie on nam o tym, jak uczeń szkół salezjańskich stał się salezjaninem. No, moje powołanie właśnie zaczęło się w szkole
i podczas gdy rozmyślałem właśnie, jaką drogę mam wybrać, wtedy ksiądz dyrektor akurat zaproponował mi, żebym przyszedł, to zobaczył, jak oni żyją. Ja się początkowo powiedziałem, że się zastanowię tylko, ale po 2 tygodniach ksiądz w końcu zapytał, jak moja decyzja. Ja oczywiście nie byłem jeszcze, znaczy nie podjąłem decyzji na ten temat, ale ksiądz tak stawił w sprawę jasno, żebym się wreszcie zdeklarował, tak czy nie, no bo jestem już dorosły. No ja wtedy pod wpływem tych takich emocji pomyślałem sobie, ma rację, no powinienem już umieć zdecydować sam o sobie. Się tak na pierwszy rzut oka mówię, że się zgodziłem i nie wiedziałem właściwie, na co się zgodziłem. Ale rzeczywiście, kiedy poznałem Salezjanów, to zobaczyłem, że ten klimat jest rzeczywiście jak klimat rodzinny, klimat w domu. I zachwyciłem się i to był ten mój pierwszy zachwyt właśnie powołania salezjańskiego. Szkoła salezjańska na moje powołanie wpłynęła w ten sposób, że poznałem lepiej księdza Bosco, poznałem w ogóle salezjanów księdza Bosco, bo gdyby nie ta szkoła, to prawdopodobnie nigdy bym ich nie spotkał. Wiara jest tym, dzięki czemu interpretuję sobie to, co się dzieje dookoła mnie w rzeczywistości i to, jaki ma to wpływ na mnie, na moje życie. Dzięki temu, że jestem salezjaninem i jestem w tym miejscu, mogę z całą stanowczością powiedzieć, że jestem szczęśliwy. Co wyróżnia naszą szkołę? To nasza pracownia mozaiki. Układanie mozaiki z takich oto maleńkich elementów to bardzo żmudna robota. Jednak każdy, kto kiedykolwiek tego próbował, potwierdzi, że warto to robić dla wspaniałego końcowego efektu. Pod tym względem układanie mozaiki jest podobne do prowadzenia naszej bydgoskiej szkoły. U nas obiema tymi rzeczami zajmuje się nasz ksiądz dyrektor Henryk Kaszycki. Księże dyrektorze, w jaki sposób nasza szkoła wychowuje do wiary? Prostymi, sprawdzonymi metodami. To, co jest znane od czasów księdza Bosco. Zwykła, prosta modlitwa, udział w sakramentach, dobra katecheza, nabożeństwa związane z okresem liturgicznym. Potem też święta kościelne, przede wszystkim też osobisty kontakt, czy to z wychowawcą, czy to z salezjaninem. Dialog do wiary. A za podsumowanie niech posłuży nam tekst świętego Pawła. W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem. Oby każdy uczeń szkół salezjańskich mógł tak o sobie powiedzieć, bo warunki ma do tego idealne. Bydgoscy chłopcy już na parkiecie grają najlepiej ze wszystkich na świecie. Ciężar porażki niech dusz się cię przygniecie. Bydgoszcz znów wygrywa, chociaż wy o tym nie wiecie. Więc przeciwniku ty klęknij na kolana, bo Bydgoszcz jest dzisiaj tutaj niepokonana. A łuczniczka po brzegi kibicami jest napchana. Ta osoba jest w siatkówce zakochana. Zwyciężą dzisiaj nasze barwy królewskie. Ognisko czerwone i biało-niebieskie. Damy wam dzisiaj asów serwisowych lekcji. Kino pierwsza klasa, więc zapraszam na projekcję. Raz, dwa, trzy. Punkty są znów zdobyte. Jesteśmy zbyt goszczy, to jest dla nas zaszytem. Na naszych sercach BKS jest wyryte. Bydgoska siatkówka to dla nas priorytet. Co robimy dzisiaj? Wygrywamy! Zawsze jesteśmy z wami! Co robimy dzisiaj? Wygrywamy! Punkty zdobywamy! Co robimy dzisiaj? Wygrywamy!